Hejo, hejo, hejka, stulejka, witam serdecznie. Słuchajcie, na forum grzmiało od różnych dziwnych sytuacji od bardzo dawien dawna. Oczywiście były zawsze tłumaczenia, że ktoś miał złe połączenie internetowe, że ktoś miał laga, pocisk przeleciał, bo był ping, bo coś, bo tamto, sramto. Ja w którymś filmie ostatnio mówiłem, że jak ma to wszystko działać, skoro prosty kalkulator u góry ekranu nie działa, nie pokazuje poprawnie. Więc jak ma działać coś, co nazywa się penetracją i RNG, czy my trafiamy, czy my nie trafiamy, czy my rykoszetujemy, czy nie, to się nagminnie zdarza i ostatnim czasem bardzo w ogóle często, no nie da się grać, dlatego że z Golda nie możemy przebić, powiedzmy, z penetracją ponad 300 jakiegoś barachła. I zawsze jest na to wytłumaczenie, czy to ze strony graczy, czy to ze strony Wargamingu. I teraz zobaczcie, znalazłem trzy ciekawe filmy, które pokazują właśnie tą wspaniałość tej gry. I łamię tu wszelkie tłumaczenia. Chociaż, nie no, tłumaczenie to zawsze się znajdzie, że to coś innego było, albo, no dobra. Ale patrzcie o to. Kolega z Iran C albo Jiran C, nie wiem. Patrzcie, co się dzieje. Ja sobie trochę ściszę tutaj. Ktoś go wykrył. Jedzie do przodu. Dostaje bułę i zjeżdża tu. Teraz patrzcie dokładnie. Patrzcie, widzieliście jak czołg się przesunął? 52 HP mu zeszło, czyli musiał coś uderzyć, a nie ma tutaj na drodze nic, ani nie mógł się uszkodzić. Jedziemy dalej. Spójrzcie na to. Strzał poszedł tutaj. Kolega z Patona, Jiran C, niszczy obiekta 140. Dosyć ciekawe. No i co tutaj się stało? Ktoś wytłumaczy? Następnie. System spotowania gry. O, przyciszymy sobie również. Jest wykryta arta. Ktoś w nią mierzy. I zobaczcie, skąd strzał. Nie ma nikogo. Po prostu nie ma. Czołg widmo. Tak? Czołg widmo. A przypominam, że system spotowania jest zasada, tak jak zasada trzech kalibrów, że z 50 metrów musimy kogoś zobaczyć. Nie ma bata. Tak jak mówię, w tej grze nie trzyma się nic kupy i jest to rozpieprzone. Nie ma tu żadnego nadzoru nad kontrolą tego systemu i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje i gra się, jak się gra. A wiecie, jak to wyglądało naprawdę przy użyciu replaya z opcją włączenia przeciwników, tak jak to jest na PS4 też, a wyglądało to tak dokładnie. Spójrzcie na mapkę, tu jest Wagen i tutaj, tak? Arta zostaje wykryta. I zobaczcie, gdzie on jedzie, nie? Spójrzcie. No i co? Ktoś powie manipulacja? Nie. Gdyby koleś wiedział, że on jedzie z tej strony, widział go na bitwie, to w ten czas artyleria ustawiłaby się na tą stronę, tak? Żeby oddać strzał rozpaczy, tak zwany, nie? Może się uda, może się nie uda. No i co? I żadne tłumaczenie, ani nikt mnie nie przekona,
że gra jest dobrze działająca, że ona dobrze działa, że nie ma błędów, że to jest wszystko wina gracza, albo ty nie umiesz grać, albo ty to, ty sroty tamto. Jedna wielka pierdoła. I może to większości graczy w końcu otworzy oczy, no bo takie cuda się dzieją. A że ktoś tego nie widzi i nie wierzy, no to trudno. To trudno, to ja nie będę nikogo przekonywał. Ja wiem, co widziałem na bitwach i akurat tutaj rzuciło mi się to w oczy, dlatego to pokazuję. No i tyle. To jest od jednego gracza wrzucone, słuchajcie. Że to na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie.